Hej, hejo, mam imię Iwona i zapraszam Was dziś na nowy vlog, na nowy reading vlog. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Też troszkę będzie ala study vlog, bo też będę się uczyła. Mam sesję za niedługo, więc wiecie, dużo nauki mnie czeka, mimo że jest dużo nauki. Ale na początek mam nadzieję, że taki vlog, reading vlog, study vlog się spodoba. Tylko co kupię tam mieszankę po prostu z życia, z codzienności. Jak tak, to do góry zapraszam, zostańcie ze mną na dłużej. A ja teraz Wam pokażę paczkę, która do mnie przyszła i książkę, którą będę z tej paczki czytała w tym reading vlogu, w tej części vloga. Już otwieramy i patrzymy, co tutaj zamówiłam. To tak, pierwszą książką, którą zamówiłam, to jest Almond, czyli książka o chłopaku, który nie odczuwa uczuć. Zobaczymy, czy mi się, jak po prostu tą książkę odbiorę tak naprawdę. Więc to będę czytała raczej po tej drugiej, jako drugą książkę. A pierwszą to jest Krew i Popiół, czyli książka pani Jennifer L. Armand. Ogólnie jest to fantastyka dla dorosłych, plus 16 lat z tego, co słyszałam. Początek jednego z najgłośniejszych cykli fantasy ostatnich lat. Ogólnie trochę tak wcześniej czytałam książki pani Jennifer, nie podobało mi się za bardzo, więc stwierdziłam, że teraz będzie drugie podejście, zobaczymy, czy ta seria mi się spodoba, czy nie. To jest Zanurzcie się w świat krwi i popiołu, gdzie zdrajcy czają się na każdym kroku, a w ruch idą nie tylko kły, pazury, ale także strażna magia. Zobaczymy, więc na pewno będę czytała, będę Wam też dawała update'y, więc pewnie za około 50-60 stron powiem Wam, jak mi się czyta. I co uważam o tej książce? Kurczę, ona jest niby cienka, a ponad 500 stron, więc będę czytała to. Później, jak będę wracała do Olsztyna, to pewnie Almond wezmę do pociągu. No i cóż, lecimy z tym vlogiem weekendowym, bo w sumie jest piątek, około godziny 10, a ja teraz lecę się uczyć, więc do zobaczenia później, pewnie wieczorem albo jutro rano. To tyle na razie, do zobaczenia. Hejo, właśnie zaczęłam troszkę się uczyć na kolokwium, które mam w przyszłym tygodniu, z prowadzenia do psychologii. Teraz akurat troszkę o motywacji, więc jak coś będzie ciekawego, to Wam podrzucę. Może na początek tyle, że ciężko jest oddzielić fizjologię od psychologii, jeżeli chodzi o motywację. I też, że motywacja dzieli się na takie trzy różne działy, czyli motywację dotyczącą głodu, dotyczącą naszych osiągnięć i dotyczącą popędów seksualnych, więc lecę się uczyć, lecimy się uczyć motywacji. W sumie dość bardzo taki chodliwy temat cały czas, no bo jednak, żeby coś osiągnąć, to trzeba potrafić się zmotywować i też motywacja jest wewnętrzna i zewnętrzna, ale dopiero będę czytała, to pamiętam zajęcie, więc lecimy. Hejo, dzisiaj naszła mi ochotę na Dalgoni kawę, czyli kawę, którą chodzi o to, żeby zmiksować razem, zblendować, zmiksować dwie łyżki kawy, dwie łyżki cukru i dwie łyżki ciepłej wody i później tutaj dać mleko. No i tak naprawdę tyle. Ja lekko posypałam jeszcze cynamonem i czekoladą, żeby było ładniejsze. No i cóż, lecę pić
taka była, podbijała internety, Instagram rok temu, 2 lata temu, w trakcie pandemii. Z tego, co tam czytałam, to po prostu Wietnamczycy jakoś szukali sposobu na lockdown i jak tak wyszło, że stworzyli taką kawę, że się dzielili nią w internecie. No i cóż, jest bardzo dobra, więc ja czekam na moją siostrę i będziemy dzisiaj pić Dalgoni kawę, którą dość często robiliśmy rok temu, 2 lata temu w domu moim rodzinnym, przynajmniej ja robiłam, ale jakoś później zapomniało się o niej, a dzisiaj naszła mnie ponownie ochota, więc lecę pić. No, kolejny epizod z moich studiów, może nie epizod, ale po prostu kolejny raz, jak tutaj przyjeżdżam po dłuższej przerwie. Dotarłam na akademik, miałam dzisiaj troszkę przeżycia z pociągiem, ponieważ się do pierwszego pociągu, z którego później miałam mieć przesiadkę i miałam czas na przesiadkę godzinę w Katowicach. Po czym wyjechaliśmy z pierwszej stacji i stałam 50 minut pomiędzy w Szczerym Polu, bo się zepsuł tabor, czy coś w tym stylu. Staliśmy i się bałam, że nie zdążę. Jeszcze moja siostra się wcześniej śmiała, że no, masz godzinę, to na pewno się nie spóźnisz, że niemożliwe. Prawie się spóźniłam. Później było bez komplikacji, ale niestety miałam przedziałowy, jechała TL-ka i się dość bardzo namęczyłam. Teraz jestem bardzo zmęczona, właśnie jem późną kolację tak naprawdę, bo jest już 21.20, a ja jestem strasznie zmęczona. Na górze jest impreza, no więc będzie ciekawa noc. Ale ja za chwilę zadzwonię do rodziców, skoczę szybko pod prysznic i pewnie pójdę spać, bo jestem strasznie zmęczona. A jutro mnie czeka dużo powtarzania przed wtorkowym kolokwium, później przedśrodowym kolokwium. No i tak to leci sobie. No, wszystko w porządku. I do zobaczenia później. Okej, okay, hej, hejo. Jest już około godziny 9, poniedziałek rano i ja jestem w akademiku. Właśnie teraz otworzyłam prezentację, żeby troszkę popowtarzać przed jutrzejszym zaliczeniem. Ja mam takie białe plamy na twarzy, ale po prostu mam maść i ta maść właśnie tak tworzy taką białą poświatę, powłokę, ale nie mogę nic z tym zrobić, bo jeszcze muszę chwilę trzymać tę maść i tak, no cóż, życie. Ja dzisiaj wstałam troszkę wcześniej, przed zajęciami miałam wstać jeszcze wcześniej, ale stwierdziłam, że jak troszkę chcę się wyspać, a też poza tym obudziła mnie tutaj rano burza z taką małą nawałnicą i z deszczem, po czym to się przerobiło w śnieżyce i mamy teraz śnieg za oknem, więc pozdrawiam. Znaczy, dostałam też komunikat wieczorem, więc wiedziałam, że takie coś może nastąpić rano, ale wciąż to jest zaskakujące. W styczniu burza, to prawda, było tylko 3 wyładowania elektryczne, no ale wciąż 3 w styczniu. Ja teraz będę chwilkę powtarzać. Ogólnie wczoraj w pociągu trochę się uczyłam, trochę czytałam książkę, trochę słuchałam książki innej i jestem tak mniej więcej na setnej stronie. Właśnie. Jestem mniej więcej na setnej stronie Krew i Popiół, czyli Jennifer Armaut. Książka mi się dobrze czyta, jak na razie jest w porządku, też zaskakuje, też się dzieje tutaj wiele, nie ma takiego chwili ustanku, pierwsze poznajemy świat, a później właśnie będziemy tutaj żyć razem z główną bohaterką, która jest panną i po prostu nikt nie może zobaczyć jej twarzy oprócz kilku wybranych osób, która dostąpi ascendencji, czyli rytuału, w którym będzie nieśmiertelna albo prawie że nieśmiertelna. I wszystko jest tak fajnie przemyślane. Też mam takie troszkę tutaj wrzutki, jak gdyby z Grotron, bo mamy też różnego rodzaju mury, osoby, które właśnie tam walczą na murach, które wychodzą za mur. Więc taka fajna, fajna fantastyka, tak mi się wydaje, z dużą mocą romansu. Też zobaczymy, jak to się potoczy, bo ona poszła z czerwonej pelerny, czyli tam, gdzie nie mogła pójść, po czym pocałowała się z jednym ze strażników, który prawdopodobnie będzie jej nowym strażnikiem, właśnie osobistym, ale on o tym nie wie, że to była ona tylko wie, że to był on. I tak jestem ciekawa, jak to się wszystko potoczy, jakie to będzie. Aha, i ona w ogóle jest tą panną pierwszą od 1000 lat, czy od 400 lat, jakoś tak, ale wcześniej ich nie było, ma też właśnie dar, że może zmniejszyć danej osobie ból i też odczuwa ból innych osób.
No i cóż, na razie to tyle. Będzie walka między właśnie descendami i ascendami. Ascendi to są właśnie ci, którzy dostąpili ascendencji, a descendi to są ci, którzy się sprzeciwili. No i dobra fantastyka, dobrze się zapowiada. A ja teraz lecę powtarzać. Do zobaczenia później. Ogólnie dobranoc, ja właśnie lecę spać, jest przed pierwszą, jutro wstaję o 6:40, żeby zdążyć na kolokwium na 8:00. Czemu tak w czas? Bo po prostu mamy kolokwium na innym wydziale, na którym muszę się przetransportować autobusem. Dodatkowo muszę znaleźć salę, gdzie się znajduje moje kolokwium, a tam zawsze na wydziale informatycznym jest się ciężko połapać. Dodatkowo muszę też się wcześniej zalogować na mojego Teamsa, bo to jest kolokwium zdalne, ale stacjonarne. Więc to wszystko zajmuje czas. A teraz już życzę Wam dobranoc. Do jutra. A jeden, 7:20, to prawie jak śmierć. Dzisiaj jeszcze miałem straszny problem z dniem, ale lecę już na kolokwium, bo muszę go trzeć na innym wydział. Się spotykam z koleżanką na przystanku, więc nie pojadę sama. Całe szczęście, bo jakoś tak zawsze raźniej, taki nasz rytuał tutaj grupowy, że jeździmy wspólnie na zaliczenia na to jedno z biologii. Więc do zobaczenia w tym wydziale. Właśnie weszłam do pokoju, jest po 9:05, już napisałam kolokwium. Z tego co wiem, tego zdałam, bo okazało się, dostałam po prostu informację zwrotną, że wszyscy zdali oprócz innej osoby, ale ta jedna osoba już wie, że nie zdała. Więc znaczy teraz tylko mam nadzieję, że dostałam 4, bo walczyłam o 4. Za chwilę lecę na WF, byłam w WF o 9:45 do 11:15. Coś czuję, że może być dzisiaj ciężko na WF-ie, bo się okazało, że oprócz karty aktywności mieliśmy też wysyłać różne próby. Wysłałam tylko jedną, bo nie miałam pojęcia, że mam je wysyłać. Nawet nie wiedziałam, że są. Więc nie wiem, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży i że po prostu nie będę miała jakichś problemów. Później mam zajęcia. Później mam angielski od 11:15:30 do 13:00. Później łączę się z kolegą, żeby razem się pouczyć przez Teamsa. Potem mam wykład z historii myśli psychologicznej, no i później już się będę wieczorem uczyła, ale myślę, że po wykładzie chwilkę się zdrzemnę, bo po prostu jestem zmęczona. Też dzisiaj mało spałam, też musiałam cię wstać wcześniej, więc to się wszystko na mojej zdolnościach pamięciowych odbije, dlatego stwierdziłam, że później jak wrzucę, to się chwilę zdrzemnę i po prostu będę się uczyła wieczorem i tyle. Znaczy powtarzała już teraz bardziej, bo ciężko dzień przed się uczyć, tylko rzeczy powtarzać. Dobra. A ja zmykam, bo chcę napić się herbaty. Chyba zjem sobie banana i będę leciała na WF. Boję się go. Ogólnie nie stresowałam się kolokwium dzisiejszym, ale jak usłyszałam o tym WF-ie od kolegów, to wtedy mój stres skoczył do góry od razu. W ogóle mamy 3 poziomy stresu. Jest taki ten pierwszy stres łagodny, który w sumie, bo jest stres łagodny i długotrwały, czyli tak naprawdę ostry i długotrwały. I ten ostry, no to jest w miarę pozytywne, bo po prostu to nas zachęca bardziej do działania, szybciej płynie krew. Po prostu jest w porządku ten ostry stres, ale ten stres długotrwały po prostu można wyniszczyć, może też nasz organizm od wewnątrz wyniszcza. Też my po prostu mamy wtedy gorsze zdolności, gorsze umiejętności. Ogólnie gorzej się czujemy przy długotrwałym stresie, który jest jeszcze podzielony na 3 etapy, ten długotrwały stres. Więc to wszystko jest super ciekawe. Ale w tej chwili nie mam siły Wam tego opowiadać, więc krótki stres, ok, długotrwały stres,
nie okej. Ale też pamiętajmy, że ten krótki stres może po prostu być bardzo negatywny, bo ogólnie może się on w różny sposób. Może właśnie tym, że będziemy się lepiej czuć, ale też możemy na przykład odwlekać jakieś zadania, odwlekać egzaminy, nie przychodzić na nie, mieć symptomy chorób różnych, na przykład rozwolnienia. A tak naprawdę to wszystko działa w naszym mózgu. Gdybyśmy się aż tak bardzo nie stresowali, to by tego nie było. No ale niektóre osoby po prostu się stresują nad wyraz mocno. Dobra, bo zaczęłam gadać, a chyba nie powinnam. Lecę. Okej, ja się już przebrałam na pół, ale stwierdziłam, że na 20 minut, dosłownie 20 minut się położę, żeby troszkę po prostu odpocząć i żebym nabrała sił na resztę dnia. Herbata już mi się zaparzyła, więc będzie idealna, chłodna, jak się przebudzę. Znaczy, ja i tak wiem, że nie zasnę, ale po prostu samo to, że człowiek się położy, to już dużo robi. No i też ogólnie, jak takie drzemki w ciągu dnia, jak sobie robimy, no to w sumie, żebyśmy zapadli na sen do 20 minut, bo później, jak się przebudzimy, no to po prostu jesteśmy tacy rozkojarzeni, bo jesteśmy już w jednej z faz. A te pierwsze 20 minut to jeszcze jest takie właśnie drzemka. Więc teraz spróbuję po prostu chwilkę poleżeć bez telefonu, żeby głównie moje oczy odpoczęły. Dobranoc. Moje włosy dzisiaj nie współpracują. Trudno się mówi, życie. Hejo, jest po 15. Ja skończyłam właśnie mój ostatni wykład dzisiaj. Ogólnie moja grupa jeszcze ma filozofię, ale ja już nie mam filozofii, bo byłam przepisana ze wcześniejszych studiów. Bo a propos studiowałam wcześniej, że ten kierunek mam już skończony, tak dla tych, co nie wiedzą. I teraz właśnie chwilkę będę powtarzała i zrobimy sobie z moją spraktorką drzemkę. Tak pewnie za 15 minut pójdziemy spać na godzinę może, żeby odświeżyć umysł. I właśnie teraz jeszcze popowtarzam troszkę, bo ogólnie w trakcie snu po prostu nasze zdolności pamięciowe są przetwarzane tak naprawdę. Ogólnie w trakcie snu najwięcej zapamiętujemy, znaczy informacje, których się nauczyliśmy, stają z nami na dłużej dzięki snu, więc jak się uczycie, nie zapominajcie o śnie, bo jest on bardzo, ale to bardzo ważne, żeby go nie zaniedbywać, żeby wszystkie fazy NREM-REM były, tak mniej więcej 4-6 cykli powinno być, żebyśmy właśnie się wyspali. I tak naprawdę każdy z tych cyklów trwa od 90 minut do 110 minut, więc różnie u każdego. U mnie w sumie nie wiem, ile on trwa. Zawsze tak liczyłam między 90 minut, ale czy faktycznie tyle, nie wiem. Ale właśnie teraz troszkę się pouczę, bo troszkę odeszłam od w ogóle. Teraz troszkę się pouczę przed jutrzejszym kolokwium, bo mam jutro kolokwium, sprowadzenie do psychologii. Zdrzemnę się chwilę i później ponownie wrócę do nauki. Więc trzymajcie kciuki. No i do zobaczenia pewnie wieczorem, jak się już obudzę i jak już się pouczę. Do zobaczenia później.
Hejo, jest 22. Ja się uczę na jutrzejsze kolokwium, na które nie idę. Trochę się pokomplikowały sprawy tutaj na moim segmencie i po prostu zdecydowałam, że wolę jutro nie podchodzić do pierwszego terminu z kolokwium, tylko podejść do drugiego, który będzie w przyszłym tygodniu. Napisałam też wiadomość do mojej prowadzącej. Mam nadzieję, że zrozumie, dlaczego podjęłam taką decyzję, a nie inną. Ale mimo tego i tak się uczę i tak powtarzam, bo może po prostu powie mi, żebym jutro odpowiadała zdalnie, albo zdawała zdalnie, pisała zdalnie. Nie mam pojęcia. Jeszcze mi nie odpisała, ale też już prosiłam znajomych, żeby po prostu przekazali informacje osobiście na kolokwium. Też jutro miałam podwyższać ocenę z jednego przedmiotu, ale nie mogę przejść się po prostu podejść do tego, więc też tam znajomi przekażą informację, czemu mnie nie ma. Ale ogólnie trochę się zawaliło, ale zobaczymy, co to będzie. A i w sumie może jeszcze jedno, ogólnie mieliście przebitki z mojego kolokwium z biologii i zdałam go na 4. Się bardzo cieszę, bo po prostu nie byłam pewna, bo niektóre pytania były łatwe, inne były bardzo trudne. Ale mam 4 i zarazem dostałam możliwość pisania egzaminu w zerówce, więc się bardzo cieszę, bo właśnie taki był wymóg, że minimum trzeba było mieć średnią 4.0, żeby móc dostąpić do zerówki. Ja miałam z każdego egzaminu właśnie 4.0, więc znaczy z każdego kolokwium miałam 4.0, więc za tydzień w czwartek będę już po zerówce, dzisiaj jest czwartek, więc może już po prostu będę mieć jeden egzamin mniej w sesji. Żeby tak było. W ogóle jak o tym słyszałam, to się bardzo cieszyłam i stwierdziłam, że w sumie wam powiem, że udało się. I to po prostu kamień serca spadł. Hej, hejo, jest 1-2 dni później. Ja kończyłam tego vloga, ale stwierdziłam, że dogram jeszcze tak naprawdę moją opinię, bo skończyłam czytać Krew i Popiół pani Jennifer. Muszę powiedzieć, że jak zaczynałam czytać tę książkę, to się bardzo obawiałam. Tak w sumie bardziej myślałam, że może mi się ona nie spodobać, bo jak wcześniej czytałam serię Onyx, Obsidian, serię Lux, to po prostu mi się nie spodobała. Była jakaś taka dziwna, napisana niedojrzałym językiem do końca, dość naiwna, bym powiedziała, jakoś tak po prostu dużo mnie tam denerwowało u bohaterów. A tutaj, kurczę, po prostu to mi się tak dobrze czytało. Byłam ciekawa, co będzie dalej. Sprawa, początek był troszkę powolny, ale później, jak się wszystko rozkręciło, to akcja szła krok po kroku. Znaczy, tak szybko, że o to było się w ogóle pogubić, co tam się dzieje. Bardzo dobra, czekam na drugi tom. W ogóle żałuję, że już nie ma drugiego tomu, bo chciałabym już drugi tom przeczytać. W ogóle mamy historię dziewczyny. Panny, która nazywa się Poppy. Jest to dziewczyna, która została pobłogosławiona przez bogów i wychowuje, dorasta się na dworze u lorda i jego żony. I tam też jest pod opieką, tak naprawdę nosi welon przykrywający twarz. Nie może próbować życia, musi, ma same restrykcje. I dużo tam się złych rzeczy wokół niej, tak naprawdę wobec niej dzieje, ale mimo tego wszystkiego jest to silna postać kobieca, ponieważ nie poddaje się, uczy się walczyć, też pomaga, można powiedzieć, biednym, po prostu jest osobą, która walczy o siebie i też w pewnym momencie chce poznawać i właśnie w tym momencie poznajemy ją, jak jest w czerwonej pelerynie, czyli w miejscu schadzek, można powiedzieć. Trafiła tam, ponieważ chciała poczuć coś. Chciała coś przeżyć. I tak naprawdę od tego się wszystko zaczyna. Mamy też tutaj głównego bohatera Hawka. Nie wiem, jak to za bardzo powiedzieć, bo różnie, może różnie można po prostu to powiedzieć, że jak się akcent wrzuci. Czyli osobę, którą poznała i która będzie odgrywała dużą rolę w książce. No jak też tutaj jest duża rola romansu między właśnie tymi dwoma bohaterami, więc jeżeli nie lubicie romansu, jeżeli nie przypadacie, no to ta książka prawdopodobnie wam się nie spodoba, bo od połowy jest to jeden z główniejszych wątków w całej książce, właśnie romans.
Mamy też tutaj Wiktora, można powiedzieć, jako jednego z główniejszych bohaterów, czyli jej obrońcę, jej prywatnego strażnika, który właśnie jest taki trochę dla niej tatą, ponieważ nie ma taty, jej rodzice zmarli, jak była bardzo młoda, podczas napadu Sysusów na nich ona właśnie przetrwała, jej brat też. Jej brat jest na dworze u królowej, tam jest adestelentem, czyli po prostu osobą, która można powiedzieć, że ma życie wieczne, coś w tym stylu, została pobłogosławiona przez bogów i obdarowana właśnie tym przywilejem. Ogólnie całość historii jest bardzo fajnie wymyślona. W pewnym momencie już nie wiemy, co jest prawdą, nie wiemy, który bohater jest dobry, który jest zły. Możemy coś tam pod pewnej chwili przewidywać, ale tylko przewidywać. Wiele rzeczy mnie zaskoczyło, wiele rzeczy bym się nie domyślała, bo było tak zaowalowane, że po prostu nie było tego, jak się domyślić. Myślę, że wielu osobom ta książka się bardzo spodoba. Mi się bardzo spodobała, a tak jak mówiłam, bałam się, że mi się w ogóle nie spodoba. Ale właśnie jak lubicie w miarę fajnie rozbudowany świat, którym jest romans, gdzie mamy różne istoty nadprzyrodzone, mamy też troszkę magii, to myślę, że to będzie super książka. Trochę się dużo rozgadałam, ale po prostu tak dobrze mi się ją czytało, że no, jestem zachwycona. I nawet myślałam, żeby zamówić sobie drugi, trzeci tom po angielsku, bo chyba już jest po angielsku opublikowany, ale stwierdziłam, że jak czytam po polsku, no to po polsku, ale nie wiem, czy się doczekam, bo się zakończył w takim momencie. Po prostu chcę więcej. Chcę wiedzieć, co będzie dalej. Po prostu świetnie się czyta. No więc ja bardzo polecam. Mi się podobało. Mam nadzieję, że on też się spodoba. I tyle. Ja już zmykam, lecę. Jak taki trochę chyba długi vlog, reading vlog, study vlog się podobał. Z akademika vlog i z mojego domu. W ogóle tu się dużo rzeczy działo. No to zapraszam, zostańcie ze mną na dłużej. Łapka do góry. No i cóż, ja lecę się przygotować do mojej sesji. Lecę teraz troszkę przerobić kilka slajdów na egzamin. No i jutro mam zajęcia, ostatnio w tym tygodniu, piątek, bo się zamieniłam z kolegą, grupami. Zamiast w czwartku iść, no to ja idę w piątek, mam właśnie rzecz za mnie. Dobra. Będzie ciekawa noc. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że zasnę dzisiaj.